Myślę, że ten sport zasługuje na to, żebyśmy siedzieli przed telewizorami i poświęcili na każdy mecz, teraz to będzie 50 minut, bo myślę, że jesteśmy ludźmi, którzy pokazują serce, charakter na boisku, także to nie jest może dużo czasu, to nie trwa 90 minut jak nasza piłka, także warto zajrzeć w telewizor. Myślę, że na dzień dzisiejszy jesteśmy jednym z najlepszych krajów, które się rozwija. No wiadomo, Turcja jest gdzieś tam mocno z przodu, ale tam jest na tych lig jest więcej, tam bodajże chyba 3 ligi gdzieś to mocno trenują na co dzień. Myślę, że tutaj u nas w Poznaniu ten profesjonalizm od roku zaczyna chyba mocno widać. Jesteśmy taką sekcją, gdzie przeważnie zespoły zabierają, chcą zabrać tam tych zawodników, czyli jeżeli chodzi o poziom, myślę, że tutaj nasz rozwojowy jest chyba największy na tą chwilę w lidze. Mam nadzieję, że gdzieś tam z roku na rok będzie więcej tych zespołów przybędzie, te większe kluby i te mniejsze też pozwolą sobie na to, żeby otworzyć taką sekcję i dać tym ludziom po prostu gdzieś spożytkować tą energię i poczuć się po prostu też dobrze w tym środowisku, bo myślę, że to środowisko bardzo gdzieś tam mocno, bynajmniej mnie też zmieniło, gdzieś tam przychodząc tutaj to wiadomo, no żartujemy z siebie, gdzieś szyderkę mamy dosyć ostrą, także myślę, że tutaj też wpłynie to mocno gdzieś na głowę, psychikę każdej tej osoby nowej. W tym roku tam mamy, zasięgu jest naszym Legia, także myślę, że tutaj gdzieś mocno chyba będziemy tutaj z tym zespołem konkurować o to trzecie miejsce. Oczywiście nie położymy się przed Wisłą i przed Bielskiem. Już potrafiliśmy sprawić w zeszłym roku niespodziankę. Myślę, że byliśmy tutaj tą drużyną, która pozbawiła Bielsko mistrza, bo gdzieś ta porażka chyba zabrała im te punkty i na koniec po prostu brakowało tych punktów. Także myślę, że respekt mają przed nami wszystkie zespoły. Nie zawsze się uda gdzieś tam wygrać, zremisować, czy tam przegrywamy nieraz z dużoma bramkami, ale uwierzcie nam, że po prostu dajemy z siebie wszystko. Chyba w mojej osobie widać, że się rozwijam, bo gdzieś z roku na rok gdzieś ta forma moja jest coraz lepsza. Myślę, że gdzieś te powołanie do kadry i coraz bliżej gdzieś ten pierwszy skład tej reprezentacji gdzieś się staje powoli też jednym z takich liderów i także myślę, że się rozwijam. Dziękuję bardzo.